projekcie Kartka z kalendarza zapytaliśmy młodych, co jest dla nich ważne. Ten projekt im oddaliśmy. Na warsztatach ważnych słów, na których młodzież uczyła się robić przypinki, szablony do murali, malowali torby i koszulki ze wskazanymi przez siebie ważnymi dla nich słowami. Człowiek jest małą częścią przyrody, codziennie z niej korzysta, powinien więc troszczyć się o nią, dlatego w kalendarzu mamy Dzień Drzewa. Zwróciliśmy uwagę na różnorodność drzew i konieczność ich ochrony. Zebraliśmy 300 kg makulatury. Dziecko to też człowiek. Ma swoje prawa, ale często o tym nie wie. Nie wiedzą lub zapominają o tym też dorośli. Dlatego zorganizowaliśmy obchody Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka. Dla mnie najważniejszym prawem dziecka jest prawo do edukacji. Prawo do wychowania w rodzinie. W kalendarzu jest Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Gdybyśmy o tym pamiętali, codzienne życie w naszej wsi, w Polsce byłoby lepsze, fajniejsze. Stąd pomysł na składanie życzeń mieszkańcom i na kartki z pozdrowieniami. Po prostu dziękowaliśmy przychodniom za ich pracę, a oni odpowiadali nam uśmiechem. My chcemy pomagać, dlatego ze Szkolnym Kołem Caritas wybraliśmy Dzień Wolontariusza. W czasie dwóch spotkań w pracowni Świętego Mikołaja robiliśmy ozdoby świąteczne na kiermasz. Dochód z kiermaszu przeznaczyliśmy na paczki dla seniorów. Anioły są wśród nas, widzialne i niewidzialne. Pewnie dlatego w kalendarzu jest Dzień Anioła. Na co dzień nie mówi się o nich, ale podczas naszej akcji dzieci recytowały o nich wiersze. Robiły przeróżne anioły na konkurs plastyczny. Zrobiliśmy wystawę ikon prawosławnych aniołów napisanych przez naszych nauczycieli i pracowników szkoły. Każdy człowiek ma te same prawa, niezależnie skąd pochodzi, gdzie żyje, jaki ma kolor skóry i czy jest biedny czy bogaty. Często ludzie tego nie rozumieją, a rządzący politycy łamią te prawa. Chcieliśmy o tym opowiedzieć, dlatego włączyliśmy się w akcję Amnesty International i zorganizowaliśmy dla naszych kolegów i koleżanek oraz mieszkańców Strachówki maraton pisania listów w obronie pokrzywdzonych. W każdej klasie były także warsztaty o powszechnej deklaracji praw człowieka.